Hej, ja jestem Metal Together 2K, a to jest Lato z Metalem. I dzisiaj pogadamy sobie z rana na przeróżne tematy, a właściwie jeden temat, o który cały czas mnie tam prosicie gdzieś w komentarzach, cały czas mi zarzucacie różne rzeczy. Więc dzisiaj pogadamy sobie trochę o moich zarobkach. Ja nie lubię o tym gadać, bo myślę, że to jest prywatna sprawa, ale skoro już tak prosicie, to oczywiście ja muszę być w porządku. Powiem wam o tym, ile zarabiam. Znaczy, ja nie zarabiam zbyt dużo, bo to zależy od bardzo wielu rzeczy, od pogody, od wiatru, ogólnie od kursu dolara. Tak właściwie to ja prawie nic nie zarabiam. No dobrze, ale widziałem, że tam taki jeden pan, taki genialny, no ma taki bardzo miły, się nazywa chyba Samurai, czy coś w tym stylu. I on jest bardzo przyjemny, jest miły, jest fajny, w ogóle genialny, uwielbiam go, no ale nie oglądałem jego filmików. No ale on mówił, że ja tam mam 50 dolarów ze 100 tysięcy wyświetleń, ale to jest nieprawda, to jest nieprawda. I on kłamie, nie słuchajcie go, no i tak nie jest w ogóle. Stawki są bardzo różne, to zależy właśnie od wielu rzeczy, tak jak mówiłem. I ja za 100 tysięcy wyświetleń na pewno nie mam 50 dolarów, bo tak jak mówiłem, to zależy na przykład też, o czym nie wspomniałem wcześniej, od deszczu, od rodzaju deszczu, jaki pada, i też od paru innych rzeczy, o których teraz nie będę wspominał. No ale tak przy średnie zarobki moje, to tak jest może z 15 zł na 30 tysięcy wyświetleń, na 32,5 tysiąca dokładnie, to będzie tak. No i jak możecie się domyślić, to z tego nie da się utrzymać, ani trochę się nie da utrzymać z tego, bo kto próbował żyć za 80 zł miesięcznie? Za to można kupić przecież tylko 28 kg ziemniaków, ale nie da się utrzymać. No i ludzie cały czas mi zarzucają, że ja się utrzymuję z tego YouTube, że robię to wszystko dla pieniędzy, że te filmy kręcę dla pieniędzy, ale to jest nieprawda, tak jak mówiłem, ja uwielbiam kręcić filmy, to jest moja pasja. Ja to robię dlatego, że to kocham. Czasami jeszcze bardzo. Czasami też ludzie pisali w komentarzach, że płacą mi również za promowanie różnych koncertów, różnych eventów, wydarzeń i tak dalej. Ale to jest nieprawda, w ogóle nie płacą mi żadnych pieniędzy oprócz tych 12,50, których zapłacili mi kiedyś. Kiedyś jedna firma mi za to zapłaciła, ale to mniejsza z tym. Tak, to nie płacą mi żadnych pieniędzy, absolutnie żadnych pieniędzy za promowanie koncertów czy podobnych wydarzeń. Za promocję koncertu Queen dostałem paczkę żelek, ale to nie są pieniądze, wiadomo. Przecież każdy mądry człowiek wie, że żelki to nie są pieniądze. Tak więc nie mówcie cały czas, że ja dostaję ogromne pieniądze, bo mówię, tak jak mówiłem, to nie tylko są pieniądze, czasami to są żelki. Kiedyś dostałem nawet paczkę orzeszków, bardzo dobre były, polecam. Orzeszki są dobre, naprawdę dobre. Ale też często jem na przykład delicje, które dostaję co 30 tysięcy wyświetleń. I one są pycha, ale w sumie wolę je w czekoladzie, bo zazwyczaj dostaję bez czekolady. Takie truskawkowe, miałem pyszne truskawkowe. Zjadłem sobie takie, no ale dobra, nie o tym jest filmik. Tak więc już myślę, że wyjaśniłem, o czym są. Wyjaśniłem już, ile pieniędzy dostaję. Tak jak już mówiłem, są to naprawdę niewielkie pieniądze. I myślę, że już wszystko będzie wiadomo i nie będziecie mi posądzać, że ja się z tego utrzymuję, że dostaję ogromne pieniądze, że nic nie robię, że kręcę filmy dla pieniędzy. No właśnie, no.